Witajcie moi kochani! Dzisiaj nowy filmik Słodka Bella gotuje, czy gotuj ze Słodką Bellą, jak wolicie. Dzisiaj będziemy sobie robić deser, który właśnie teraz się wam ukazał. Będzie to jeden z pyszniejszych deserów, tak mi się wydaje, z moich ulubionych, ponieważ kokos to jest po prostu najlepszy smak, jaki może po prostu istnieć. Biała czekolada, mascarpone, no po prostu nie ma nic lepszego. A ja dzisiaj wszystkie te składniki połączę i zrobimy sobie z nich deser kokosowy. Ale zanim to zrobimy, poproszę was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kochani. Oraz oczywiście o zostawienie subskrypcji na moim kanale. Kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. A na dole będziecie mieć też pasek z moim adresem, możecie do mnie wysłać paczki, każdy jest na odcinku. Oraz mój Instagram, na który serdecznie was zapraszam. Komentarz również możecie napisać. Napiszcie na przykład, czy lubicie kokos, jestem ciekawa. No i myślę, że możemy przejść już do składników. Jako pierwsze mascarpone. Z niego zrobimy sobie pyszny krem. Dwie białe czekolady, jedną sobie rozpuścimy, drugą będziemy dekorować. O dekoracji kokosowe rurki, pyszne podłużne biszkopty oraz uprażony kokos. Ja już mam osobiście tutaj przygotowany. Jeżeli macie właśnie takie składniki w domu, możecie sobie przyrządzić taki deser, który ja wam za chwilę pokażę, jak zrobić. A jak nie, to polecam je zakupić i po prostu zrobić ten deser, bo już wiem, że ten deser to będzie cudo. I zacznijmy sobie od kremu, czyli potrzebujemy najpierw mascarpone. Nasz mascarpone przekładamy do miski. Następnie rozpuścimy naszą białą czekoladę w tak zwanej kąpieli wodnej. Chodzi o to, że w jednym naczyniu zagotowujemy wodę, żeby była gorąca, a do drugiego naczynia nakładamy naszej czekolady i dajemy to nad to. I wtedy czekolada pod wpływem ciepła, które jest właśnie pod nią, się nam ładnie roztopi do masy. Użyjemy do tego jednej z dwóch tabliczek. Czekoladę już pokruszyłam i teraz czekam, aż mi się zagotuje woda. Tak wygląda kąpiel wodna. Ja cały czas mieszam tą czekoladę, już prawie roztopiona. I będziemy ją łączyć z tym serem mascarpone. Za to w kolejnym naczyniu zaparzyłam kawę, jak widzicie. Jeszcze idzie od niej nawet para. W niej będziemy moczyć nasze biszkopty. A czekolada na tą chwilę już się nam rozpuściła, więc myślę, że mogę już przejść dalej. Czekoladę już przelałam do miski z mascarpone, no i teraz czas na miksowanie i połączenie tych dwóch składników. Nasza masa świetnie się ubiła, jak widzicie, i myślę, że teraz możemy przejść do kawy i biszkoptów. Do naszych wcześniej przygotowanych pucharków kładziemy biszkop wcześniej wymoczony w kawie. Na to nakładamy łyżkę masy. I teraz czynność powtarzamy. I czas ponownie na masę. Końcowo mamy dwie warstwy biszkoptów i dwie warstwy masy i teraz czas na dekorowanie. Wcześniej sprężyłam sobie kokos na patelni z masłem. Teraz będę go przekładać też do pucharków. Jest już nałożone. Sprężony kokos ma o wiele lepszy smak niż taki surowy kokos. Na środek dałam kostkę białej czekolady. Po dwóch stronach dałam jeszcze oczywiście rurki kokosowe. I tak naprawdę nasz deser jest już gotowy. Widzicie, jak szybko był zrobiony i w ogóle mało roboty z nim. A smak pewnie będzie przepyszny. Spójrzcie sami, jak się prezentuje końcowo. Zobaczcie, dwie warstwy biszkoptów z kawą. Pyszny krem, biała czekolada i mascarpone. Następnie sprażony kokos i dekoracje. Kochani, mi nic innego nie pozostaje, jak iść jeść deser. Was w tej chwili zachęcam do zrobienia takiego samego. Możecie napisać w komentarzu, czy spróbujecie. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę zachęcam was bardzo. No i mam nadzieję, że filmik się wam ogólnie spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górze oraz o subskrypcji. Ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia. Słodka Bella.